Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy dla Was szczególny odcinek Loxon Spotlight, w którym zabierzemy Was na małą wycieczkę po nowym kampusie Loxon i pokażemy Wam niektóre technologie, które za nim stoją. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej systemowi dostępu. Ale gdzie właściwie potrzebujemy inteligentnie kontrolowanego systemu dostępu na naszym kampusie? Znajdują się tu różne wejścia dla pracowników z automatycznym systemem separacji. Na marginesie, systemy separujące są sprzężone poprzez rozszerzenie RS-232 i dlatego mogą być bezproblemowo zintegrowane. Ponadto na terenie kampusu znajdują się różne pomieszczenia techniczne i serwisowe, punkty dostaw, 80 pokoi hotelowych, sale konferencyjne, magazyny i wiele innych. Krótko mówiąc, mamy do dyspozycji szeroką gamę punktów dostępu, takich jak drzwi otwierane za pomocą zamka elektromotorycznego, bramy, zwykłe drzwi itd. Dodatkowo, każdy obszar jest chroniony przez autoryzację uprawnień dostępu użytkownika. Uprawnienia te mogą być przypisane indywidualnie dla pojedynczych osób lub grup poprzez Loxon Config. Przykładowo, można ustawić grupy takie jak dostawca, pracownik, zarządca obiektu itd. Oczywiście używamy naszego NFC Code Touch do umożliwienia dostępu do niektórych części kampusu, ale to nic nowego. Dzięki miniserver Trust pracownicy z innych biur Loxon mają takie same uprawnienie dostępu w kampusie, jakie mają w swojej macierzystej lokalizacji. Ale jak dokładnie działa zarządzanie użytkownikami w kampusie? Na przykład w przypadku gości hotelowych? Oto jak to robimy. Za pośrednictwem miniserver API tworzony jest użytkownik o nazwie gość. W ten sposób odwiedzający uzyskują również dostęp do miniserwera w swoim pokoju za pośrednictwem Remote Connect. Użytkownik otrzymuje kartę NFC z okresem ważności i zostaje przypisany do określonej grupy użytkowników. Na każdy pokój hotelowy i salę konferencyjną przypada jedna grupa. W ten sposób użytkownik zostaje przypisany na przykład do grup pokój 105, sala konferencyjna 3 i strefa wellness. Użytkownicy i grupy są udostępnione odpowiednim miniserwerom poprzez Trust. Tym sposobem kończymy nasz specjalny odcinek dotyczący dostępu w kampusie Loxon. Jeśli spodoba Ci się ten film, daj nam kciuka w górę i zasubskrybuj nasz kanał YouTube. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli dostępu lub automatyce domowej i budynkowej Loxon, odwiedź stronę loxon.com. Do zobaczenia następnym razem!